Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie podczas kolejnego spotkania naszego Festiwalu Okolice Literatury. Naszym gościem bloku poświęconemu rzeczom osobistym jest pan Wojciech Nowicki. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Rozmowę z naszym gościem poprowadzi Weronika Fibich. Witam Cię, Weronika. Oczywiście bardzo serdecznie witam naszą publiczność, zarówno tutaj w bibliotece, jak i wszystkich tych, którzy się zgromadzili przed swoimi ekranami. Tak jak Ania już tutaj wspomniała, nasza część to rzeczy osobiste. W tym module się spotykamy i właściwie od takiego pytania o proces, który przechodzisz, w momencie, kiedy zdjęcia niczyje, zdjęcia odnalezione stają się twoje, to nierzadko bardzo osobiste. Co temu towarzyszy? Jaka myśl, jakie emocje, jakie dylematy? Na myśli się skupię. Czasem nie towarzyszy temu żadna myśl. Jakaś głupia, bo te zdjęcia bywa, że przychodzą w masie, z niektórymi nie wiadomo co zrobić, zrazu wydaje się, że to inne zdjęcia są lepsze, mocniejsze i im poświęcam więcej uwagi, ale potem ta ich wyrazistość blednie i właśnie wydłubuję sobie coś, co jest takie żadne właściwie. Bywa tak, bywa też tak, że zdobywam zdjęcia, na których bardzo mi zależy, tych jednych, i wtedy wiem od razu, że one znajdą gdzieś miejsce, czy to na wystawie, czy w książce, czy w jakimś tekście. Miałem nadzieję, że tak się stanie z niektórymi z tych zdjęć, które pojawiły się w Dnie Oka. Wtedy jeszcze uważałem, że powinienem mieć u siebie te wszystkie zdjęcia, o których piszę. A teraz wszedłem we współpracę z wieloma muzeami, pozyskiwanie tych zdjęć odbywa się również inną drogą, to znaczy przez kontakty internetowe. Wtedy można obejrzeć bardzo dużo fotografii, choć nie jest dana ta czułość, którą daje dotyk. Napisałem książkę, to chyba przedostatnia moja książka, ona się nazywa Tuż Obok, o kolekcji zdjęć z Muzeum Etnograficznego w Krakowie z okresu I wojny. No i zwykle dzieje się tak, że do podobnej kolekcji ma się dostęp tylko za pomocą skanów. Tutaj było inaczej, ja je wszystkie mogłem wziąć do ręki, wykonać własne fotografie, nie skany, które mi się bardzo nie podobały wtedy. Na szczęście zostały potem wykonane nowe, już bardzo profesjonalnie. I dzięki temu też muzeum coś z tego wyniosło. Ono było potem współwydawcą tej książki razem z wydawnictwem Czarne. Tak jak tu opowiadasz,
bardzo łatwo jest domyśleć się, że jesteś kolekcjonerem. Kolekcjonerem zdjęć osobliwych, jak zresztą sam o tym mówisz. Gdybyśmy mogli wrócić do tej pierwszej fotografii pozyskanej, która jakby obudziła trochę w tobie żądzę posiadania. Gdzieś też wspominasz, że w dzieciństwie towarzyszyły ci fotografie niecałkowite. Co to znaczy i właśnie co spowodowało, że ta pierwsza fotografia otworzyła taką potrzebę? Te fotografie niecałkowite to zdjęcia z albumu moich dziadków, rodziców mojej mamy, no, którzy oczywiście mieli jakieś tam swoje miłosne przygody przed zawarciem związku małżeńskiego, przed poznaniem się w ogóle, ale w dobrym guście było wtedy wycinać te osoby już nieważne, skreślone przez życiową historię. Miałem też ciotkę, która wyrwała swojego byłego męża z całej swojej historii. On był dość ważną osobą w jej życiu, a mimo wszystko w momencie wściekłości zdecydowała się na taki gest. To daje do myślenia. Mnie oczywiście dało do myślenia po latach raczej. Jako dzieciak dopytywałem tylko, czemu te zdjęcia są pocięte albo porwane. No i otrzymywałem jakieś ogólnikowe odpowiedzi. Wszyscy liczyli na to, że nic nie zapamiętam i nie będę się już czepiał. No ale po latach się jeszcze uczepiłem tego wszystkiego i odtworzyłem te oderwane czy wycięte połowy. Przynajmniej wiem o co tam chodziło. Pierwsze zdjęcie, jakie kupiłem świadomie, przedstawiało parę stulatków. To były takie typowe zdjęcia robione w czymś, co nawet nie było atelier, tylko takim chwilowym stoiskiem na wsi, kiedy fotograf przyjezdny wieszał płótno. Ci starcy byli usadzeni w pięknych fotelach, no ale zamiast dywanów rosła jakaś trawa w kępach. No i ci ludzie przede wszystkim, oni byli tacy zorani całkowicie. Ich buty, które wyglądały jak buty Chaplina z filmu. To mnie fascynowało i gdzieś to zdjęcie się zaprzepaściło po drodze, podczas jakiejś przeprowadzki zapewne. Lub połasił się na nie ktoś, kto odwiedzał nas w domu. I nieco później kupiliśmy takie typowo krakowskie zdjęcie z atelier Ignacego Krigera, duże, przedstawiające kościół świętego Marka. Całkiem się cieszyłem, że to wyłowiłem. I było mi dobrze z tym widokiem bardzo wczesnym Krigera wystawionym w domu.
I wcale nie myślałem jeszcze, żeby kupować zdjęcia, czy je pozyskiwać w sposób taki prawdziwie namiętny. A dopiero kiedy zacząłem czytać książki o fotografii, trafiłem na Urszulę Czartoryską, to nadal ważna pozycja w polskiej literaturze fotograficznej. Wszystkim polecam, żeby się zgodzić lub nie zgodzić. To nieważne, ale trzeba. Tak jak z podręcznikami. Niektóre są obowiązkowe, czy z lekturami. I tylko cierpienia nie ma, bo ona świetnie pisze. I tam przeczytałem jej tekst o Janie Błuchaku, o którym nie miałem jeszcze zbyt wielkiego pojęcia. I niesamowicie spodobały mi się te fotografie, które są przechowywane w Muzeum Sztuki w Łodzi. On rzadko miał takie momenty, kiedy pozbywał się swoich piktorialnych zapędów i sięgał tylko w tych zdjęciach łódzkich po światło i cień. To były jego wczesne zdjęcia z lat 12, 13 ubiegłego wieku, z samego początku jego działalności w Wilnie. Zapewne najlepszego okresu w jego fotograficznym życiorysie. Jedna z tych fotografii jest w książce Dno oka. Jak inne fotografie trafiły do tej pozycji? Tylko powiem skąd ta się znalazła w książce. Tego samego dnia, kiedy przeczytałem o Błuchaku, na chybił trafił, poszedłem do pierwszego lepszego antykwariatu, takiego typowego książkowego antykwariatu książkowego, których mało już jest w tej chwili, one są dużo bardziej nowoczesne. No i okazało się, że Błuchak, bardzo proszę. Kupiłem całą kolekcję i jest mi z nią dobrze do tej chwili. Jak inne zdjęcia. Autochromy, które się tutaj znalazły, przywiózł mi pewien pan furgonetką marki Żuk, wokół której latały mole i która dosyć śmierdziała. Sprzedał mi to jako negatywy w cenie hurtowej, która nie była wysoka, ponieważ likwidował rodzinne mieszkanie i pomyślał, że na czymś tam jeszcze zarobi. Dywany się nie nadawały, więc wyjechały na śmietnisko. Inne rzeczy się nadawały, więc próbował je sprzedać na Allegro. No i tak to się stało, że tych autochromów dużo. Kupiłem jednego dnia w wielkim pudle i zaniosłem do mieszkania. I w tym rozdziale wspominasz o tym, że kolor w fotografii jest ważny, że niektórzy próbują pomijać, a jest to wartość taka, która intensyfikuje nasze wyobrażenie o jakiejś rzeczywistości. Tak.
Niestety nie wziąłem tu za dużo, ale no nie wiem, może to trochę bez sensu, bo panowie od licznych kamer będą się na mnie gniewali. Ja proponuję, że przygotuję tutaj parę zdjęć i państwo sobie po prostu podejdą, a potem o nich porozmawiamy. Co, szefowo? Nie, no muszę tylko przytaknąć, ale zaraz. Nie, wyświetlanie tego nie ma żadnego sensu. Dobra, to moment. Przechodzimy do części praktycznej naszego spotkania, bo my też mamy małą niespodziankę. Tutaj przygotowaliśmy zdjęcie z warsztatów, nad którym pracowaliśmy, ale to na koniec. To musimy teraz tutaj was zaprosić, żebyście wiedzieli, o czym rozmawiamy. Zapraszamy, tak. Zapraszamy tutaj, bliżej. To oddaję ci mikrofon, żebyś mógł nam... Tam od dołu to pierwsze to jest dagerotyp. Jak ktoś nie widział albo rzadko widuje, to warto sobie pooglądać. W Polsce one się w obrocie pojawiają rzadko lub wcale. Ten przywędrował z Belgii. Jeden z wielu. To zdjęcie jest ciekawe. Mimo, że to nie jest żaden cud, to jest zdjęcie Henryka Mikolasza, fotografa ze Lwowa, który upodobał sobie gumy kolorowe i różne inne metody dość trudne. Był całkiem niezłym malarzem. Dziś z tego pasażu nic już nie zostało, ale był we Lwowie pasaż Mikolasza, bo rodzina i on potem posiadała fantastyczny skład rzeczy i prowadzili tam handel. No jakby samo dziwo polega na tym, że to jest chyba pierwsze i ostatnie zdjęcie Mikolasza, jakie widziałem w obrocie. Kupiłem to w antykwariacie, o tu jest jego podpis. Kupiłem to w antykwariacie jako wycinek z prasy, druk po prostu. Cena 3 złote była zachęcająca. No wystarczyło popatrzeć na podpis i już było wiadomo, o co chodzi. Dla mnie to też jest kolor, w zamierzeniu zdjęcie kolorowe.
to też jest swego rodzaju kolor w fotografii. Coś, co się dodaje, bo tego pierwotnie nie ma. Tu jeszcze z takich dziwactw chciałem Państwu pokazać negatyw papierowy wykonany w latach 10. XX wieku. Jeszcze jeden na zwykłym papierze, a jednak on prześwituje, więc wówczas przy długim naświetlaniu dało się z tego zrobić odbitki, które też tutaj są gdzieś. Może niekoniecznie z tych zdjęć. O, to jest odbitka jednego z tych zdjęć. Zdjęcie wykonał jeden z rodziny Zieleniewskich, to taki ród, który zajmował się wyrobami przemysłowymi. Tak, kotły bardzo dobre. W samym centrum Krakowa, tuż obok Teatru Słowackiego. Ale nie tylko, bo też w Tarnowie mieli swoje zakłady. Bardzo bogaci ludzie. Tam w tej kolekcji, którą udało mi się drapnąć, są zdjęcia z Tarnowa właśnie, z nabrzeży Wisły, ale też z Bronowic, takie typowo chłopskie widoczki, to znaczy skierowane nie na chłopów, tylko na baby oczywiście, bo to wtedy było bardziej oczywiste. Tu masz takie zdjęcie, które z tyłu ma napisy. Tak. Jak to jest z tymi napisami? Czasem je odrzucasz i wtedy wglądasz się w zdjęcie. Proszę sobie zobaczyć to zdjęcie. Spokojnie, tak, tak. No. Tu jeszcze jeden pan kulturysta z klubu Atlas w Krakowie. To zdjęcie Antoniego Wieczorka. I proszę przeczytać, co tam jest napisane. Nie przeczyta pani? Ostatni decydujący strzał na 32 metry pana Mieczysława Topolnickiego z Podola. No i dalej? Zdobywcy. Może kolega woła, że... Nie, profesor poradzi. Rękopisy czytywałem, parę ciężarówek. Rękopisy przeczytałem w życiu, ale... Trudne zadania. Podejrzając... Nie. Niestety... Moje kompetencje się skończyły. Może tam te... Zdobywcy szampionatu na królestwo na rok 1910-11. Wygrywa strzelbę wartości 1600 koron. Rocznie biją aż 1500 gołębi.
przepraszam, 15 tysięcy. Zabite idą do szpitala, nie w sensie leczenia bynajmniej, na cel dobroczynny darmo. Więc to jest zdjęcie, które dzisiaj nie bardzo miałoby szansę powstać. Proszę wziąć pod uwagę, gdzie to się dzieje. A autorem jest hrabia skądinąd Sariusz Wolski. No takie okoliczności właśnie, ludzie, którzy w ten sposób zajmowali się swoim wolnym czasem, powiedzmy. I tu dwa ostatnie zdjęcia. Oba są mniej więcej z tego samego okresu, to znaczy to jest z 53-54 roku, to jest z 57 roku. To się dzieje w Polsce, a to się dzieje w Neapolu. Bo często zapominamy i dopiero zdjęcia, nawet nie literatura, z której czytaniem mamy dzisiaj wiele problemów, i nie chodzi o dobry wzrok, tylko o chęci. A jak wyglądała rzeczywistość? Co widzieliśmy na Zachodzie, co nas tak uwodziło? Owszem, wielkie miasta były odmienne, ale Neapol też był wielkim miastem. Z tym, że Włochy były straszliwie biedne. No, płaciły też okropną cenę za wojnę, za niewłaściwe wybory. Neapol do dzisiaj taki jest trochę, ale nie aż tak bardzo. No, a to zdjęcie szalenie lubię, gdzieś na Orawie zrobione. Plewiński w tamtym czasie był jeszcze pracował w pracowni renowacji zabytków i jeździł na dokumentację. No ale to były dokumentacje architektoniczne, trzeba było potem odrysować każdy gąt, każdą belkę, deskę i w ogóle wszystko. A on w wolnym czasie robił to. Fotografował. No i w końcu poszedł wyłącznie w stronę fotografii. No, to mniej więcej tyle, bo to ja jeszcze jedną fotografię dorzucę z prośbą o opowiedzenie tego, co czujesz, myślisz, jak na to patrzysz. To jest zdjęcie dość typowe, można powiedzieć, dla tych czasów, ponieważ wiem z rozmów zakulisowych, które to są lata, czyli są to lata wojenne jeszcze, miejsce Łódź, czy gdzieś tam pod Łodzią, a skądinąd wiemy, jaka była Łódź wtedy. I ten wzorzec nam się nabił na wojenne widzenie Łodzi.
A jednak jest tu dwójka szczęśliwych ludzi, landschaft do tego zapewnia wszystko, co najwspanialsze jest, i zbocze jakieś, i kwiatki, i ta chmurka, która nad nimi powiewa. Wszystko jest tutaj cudowne. I nic nie mąci właśnie miłosnych uścisków tej dwójki. To ja tutaj tylko dla większej, szerszej informacji podaję kontekst. Kilka zdjęć z tej samej serii i podpis z tyłu. I przejdźmy może do pytania, bo w twojej książce Dno oka często powtarza się, że fotografia kłamie, ale przecież nie kłamie tylko wtedy, kiedy obiekty fotografowane wchodzą w rolę, ale też ze swojej istoty, ponieważ są wycinkiem, ponieważ mamy różne głębie ostrości i tak dalej. Gdybyś mógł nam o tym opowiedzieć. To znaczy, każdy element w fotografii predestynuje ją do kłamstwa, bo jakżeby inaczej, raz, że jest zapisem momentu niezwykle krótkiego, to bywają tysięczne sekundy, to bywają, powiedzmy, jakieś tam ułamki, 1/4, 1/8. To jest to, co się robi z ręki. Dzisiaj cyfrą oczywiście zupełnie inaczej. Tutaj można sobie poradzić w dowolny sposób. Cyfra pozwala nam na szaleństwa nawet nocą i nie ma już aż takich obostrzeń. Ale to jest jeden wycinek. Drugi ma wymiar przestrzenny, to znaczy jest fotografia wycinkiem prostokątnym, kwadratowym i gilotynuje całą resztę. Bo gdyby tam obok była szubienica, czulibyśmy to inaczej. A widzimy tylko ich dwoje całujących się na łące. Esej jest taką formą wypowiedzi, którą często używasz, nie tylko w książkach, też konstruując wystawy. Esej jest próbą rozmowy ze sobą samym, ale też z tym wszystkim, co czytasz, co czujesz, że jest ci bliskie, ale też z tym, z czym chcesz rozmawiać. Kogo przywołujesz w tych esejach i co daje ci tam przestrzeń, żeby móc wypisać to, co chcesz na dany temat opowiedzieć albo pokazać na wystawie. A kto mi tam do głowy przyjdzie? No nie wiem. To często dzieje się na takiej zasadzie, że zajmuję się czymś konkretnym. I wtedy przychodzą porównania z najróżniejszych dziedzin. W książce, która była najbardziej historyczna, skupiłem się bardziej na medycynie, która tam się wkrada. To znaczy mówię o z tych fotograficznych, o książce tuż obok. Na tej medycynie, która potrafi być na usługach i potrafi być narzędziem morderczym. Wiemy, jak to wyglądało. Wiemy, bo jesteśmy świadomi
tego, co robił dr Mengele i inni. Mniej jesteśmy świadomi tego, co działo się podczas I wojny światowej, gdzie w dużej mierze odbywały się przymiarki do tego wielkiego finału. I jeszcze mniej świadomi jesteśmy tego, co działo się jeszcze wcześniej, to znaczy tego na przykład obcinania głów na innych niebiałych kontynentach. Belgowie byli bardzo dobrzy w tej dziedzinie. W Kongo oni na przykład zabijali ludzi za coś, niby, albo dlatego, że facet był wyjątkowo piękny. No i teraz trzeba było mu ten łeb obciąć, głowę wygotować, wydłubać mózgi, do gołej kości to wszystko wyczyścić, tak żeby powstał eksponat. Tym zajmowały się żony tych ludzi straconych. No więc to nie tylko druga wojna, no, to nie tylko te czasy. Byłem na stypendium w Brukseli chyba 3 lata temu i moim największym żalem do Belgów było to, że zamknęli właśnie to muzeum, gdzie owe eksponaty można było jeszcze zobaczyć, ponieważ w roku 2018 coś przyszło im do głowy, że być może należałoby się zwinąć z wychwalaniem się właśnie taką twórczością medyczną. Można było zobaczyć inne trofea zwierzęce, wszystko pod znakiem króla. Jesteśmy często zadziwiająco nieświadomi okazywania własnego okrucieństwa, zadziwiająco mało wyczuleni na innego człowieka. Przepraszam, ten mikrofon mi ucieka, ja jak zwykle za bardzo macham łapą. W jednym z opowiadań piszesz o tym, że widzisz niedźwiedzia, patrzysz na niedźwiedzia, a widzisz człowieka. I to jest zdjęcie, które ukazuje okrucieństwo, stosunek człowieka do zwierząt, do eksponowania. To, o czym trochę powiedziałeś wcześniej. Tak, na niedźwiedzie udało mi się wpaść, także w innych przypadkach, to nie był pierwszy ani ostatni. Widziałem ich sporo w Indiach, w tak zwanych ogrodach zoologicznych. Tam tak klatka jest niewiele większa od budy dla psa. No i największa i jedyna zabawa publiczności polega na tym, żeby dźgnąć bydlaka w oko na przykład. Więc mamy czysty obraz szaleństwa. Na Ukrainie nie było dużo lepiej, muszę powiedzieć. Pamiętam, jak ta książka była nominowana do nagrody i kręcono tam jakieś takie odcinki, w których autor czytał jakiś kawałek.
No więc oni sobie wybrali, że ja właśnie o niedźwiedziu będę czytał. W ogrodzie zoologicznym w Krakowie. Okrutne. I dostali zgodę. Ja im powiedziałem, że to jest absurdalny zgoła pomysł. Ale podjąłeś to. Nie wiedziałem wtedy, co robić. W ogóle pierwszy raz się znalazłem w takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi o mnie per pisarz. Strasznie późny, ale debiut. No. Nie znałem nikogo z tego świadka. To też nie jest jakiś cudny światek, więc do dzisiaj raczej na chłodno. Ale dzisiaj byś tego nie zrobił. Użyłbym bardzo nieeleganckich słów, jedynych właściwych w takiej sytuacji. No i doczekałem się tego, że zanim rozpoczęliśmy, to przyszła pani wicedyrektor tego zoo i zrobiła mnie osobiście karczemną awanturę na widoku. Tak, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało. No i to oczywiście dało mi bardzo wtedy do myślenia. Morał trzeba odmawiać, kiedy trzeba odmawiać. No. Mówisz o tym, że w złośliwym geście sięgasz po takie zdjęcia. Fotografii. Jeszcze o niedźwiedziu. Dobrze. Bo tego nie ma w książce i nigdzie nie ma. Napisała do mnie pani, która jako małe dziecko tego niedźwiedzia tuliła na swoich kolanach. Kiedy był jeszcze mały, to była jakaś taka urocza przypowiastka właśnie z Lublina, gdzie ten zwierzyniec powstał. Dzisiaj wiedziałbym, co jeszcze napisać o zwierzętach. Dużo. O tym już można poczytać, ale o zjadaniu całego ogrodu zoologicznego w Warszawie jest może nie cała książka, ale duży jej fragment poświęcony. Są inne momenty, które się wydarzyły po książce, które mnie jakoś nastawiły bardziej pozytywnie. No. To jeszcze zapytam, bo tu wspomniałeś o tym, że publikowane zdjęcie, coś co było bardzo prywatne, upublicznione, przyniosło nowe treści. Czy zdarzyło ci się z innymi fotografiami takie wydarzenia, gdzie ktoś kogoś rozpoznał historię i dołączył jeszcze swój wątek? Byli ludzie, którzy próbowali, ale to nie były właściwe próby. To znaczy, pomylili się co do osoby, miejsca, także no, jedna z pierwszych recenzji mnie niesamowicie wzruszyła. To koleżanka z Krakowa gdzieś tam napisała, że ta książka jest taka wzruszająca i właśnie też mogłabym taką napisać. Żałuję, że tego nie zrobiłam.
Morał należy się spieszyć. No i tyle. No właśnie, sięgasz po zdjęcia chropowate. Opisujesz je, bo stajesz po tej stronie. Tym złośliwym gestem wyciągasz zdjęcia, po które inni by nie sięgnęli. Co to znaczy? Co powołujesz do takiego obiegu publicznego przez tą czułość oka właśnie? A bo ja wiem, czy czułość? Nie. No, po prostu w dobrych momentach widzenie. Umiejętność czytania. Oczywiście pomaga też znajomość historii fotografii. Pomaga to, że przez lata współpracowałem z Miesiącem Fotografii w Krakowie, że robiłem wystawy. Że o fotografii pisałem w różnych miejscach. Miewam czułość, ale się z nią nie obnoszę. Poza tym ona jest taka intymna, no zupełnie irracjonalna, więc pewnie można ją opowiedzieć, tylko wolę opowiadać teraz inne historie o zdjęciach. Badanie dna oka wymaga znieczulenia, żeby zobaczyć szerzej, więcej, jak to jest z opisywaniem zdjęć właśnie. Czy trochę musisz odsunąć, trochę się znieczulić, żeby to zdjęcie zobaczyć bardziej, wyraźniej. Wtedy, kiedy pisałem tę książkę, jeszcze nie czułem takiej potrzeby, przeciwnie, a później absolutnie tak, bo miałem też do czynienia ze zdjęciami, które trzeba oglądać w znieczuleniu, żeby wydukać z siebie potem parę słów. Oj, no to są te wszystkie zdjęcia, na przykład, które powstają po konfliktach, które są, skupiają się na opisywaniu ciała, krótko mówiąc. W sposób niesamowicie dokładny podczas pierwszej i drugiej wojny Rosjanie badali wszelkie rany powstające w człowieku. A podczas pierwszej wojny w wielu krajach prowadzono badania na temat oparzelin gazowych, które były straszne, to znaczy to prowadzi do otwartej skóry, na przykład do wyżarcia całkowicie twarzy. Zostaje tylko widoczny. Jakiś fragment. Zazwyczaj czoło. Jeśli ktoś dostawał szrapnelem, no to wyrywało mu wszystko. Więc ci ludzie nie mieli ani szczęki, często języka, nie mogli mówić i tak dalej. Istniała taka zresztą manufaktura zapewniająca maski przynajmniej tym ludziom. Chirurgia kostno-szczękowa wtedy poszła bardzo do przodu. Po II wojnie Rosjanie wydali 13-tomowy taką encyklopedię właściwie
albumową. Każda część jest poświęcona ranom w innej części ciała. Na szczęście ona jest malowana. Nie mamy do czynienia ze zdjęciami. Ale to też pokazuje to nasz odmienny stosunek do fotografii. W pierwszej dekadzie, w pierwszych dwóch dekadach XX wieku bardzo modne były na przykład kartki przedstawiające zrośnięte bliźnięto. Na przykład para dziewczynek gdzieś tam z Bośni. I to ludzie sobie normalnie wysyłali jako taką pamiątkę właśnie, że istnieje takie dziwo. Mówisz nam o obrazach, które tylko opowiadane powodują, że nie bardzo chcemy na nie patrzeć. Mówię o znieczuleniu. Tak, tak. Ale mówisz też, że zdjęcia nie zmieniają świata. Zdjęcia w swojej masie dają jakiś komunikat. Jak to jest? Czy to zdjęcie jakkolwiek może być interwencyjne? Dzisiaj w tym zalewie obrazów. Dobra, no to będzie tutaj quiz. Proszę sobie przypomnieć jedno zdjęcie, które zmieniło cokolwiek. Klęczącego Wietnamczyka. Przecież to była ikona całego ruchu antywojennego, którego ślady do tej pory pod Białym Domem możemy spotkać, prawda? No a zdjęcie wieżowców, które walą się po uderzeniu samolotów. No chyba coś się zmieniło. Zdjęcie wieżowców nie zmieniło nic, ponieważ zacznę od tego przykładu. Ponieważ wtedy wiedza była w miarę pełna już na temat zamachów, jakoś nikt nie rozsyłał zdjęć zburzonego Pentagonu, co może byłoby ciekawsze nawet. Ponieważ najdrastyczniejsze zdjęcia, czyli wszystkie w zasadzie związane z ludźmi uwięzionymi w wieżach, były objęte cenzurą, która dopiero niedawno została zdjęta. Są takie zdjęcia, które coś zmieniają. Zdjęcie z Guantanamo, to, które ci idioci sami zrobili, to znaczy nakręcili filmik człowieka, którego torturują prądem i wodą. Wietnam zmieniło inne zdjęcie tej pędzonej nagiej dziewczynki. A II wojny nic nie zmieniło, a przecież było wiadomo w zasadzie wszystko.
jak mordercze były obozy zagłady, zasadniczo było wiadomo wszędzie, natomiast bezpośrednie doniesienia, no cóż, nie docierały. Nie chciano, żeby zostały rozgłoszone. Wtedy cenzura szalała na całego. Były nawet zdjęcia, które powstały w samym Oświęcimiu i były wykonane przez Żydów, którzy wykonywali najgorszą robotę. To znaczy trzy zdjęcia przedstawiające pracowników krematoryjnych, zrobione przez pracowników krematoryjnych. Dziś znajdujące się prawdopodobnie w Yad Vashem, ponieważ z Oświęcimia zniknęły negatywy i pozostały tylko stykowe odbitki z takich bardzo małych zdjęć. No i one pokazują tam nagie kobiety pędzone już do komór. No. Tak, idiotycznie zupełnie. Idiotycznie, aczkolwiek bez złej woli. No bez woli Jureczek był, jaki był. On wszędzie widział piękne kobiety. No. Ty nie wszędzie. Proszę? Piękno kobiety, tylko w kobietach. No tak, tak. No. Znaczy... Uczkę od Janiny Struk, bardzo. Tak, bardzo ostrą i zbyt ostrą moim zdaniem, bo ona tam bo ona się... z pozycji feministycznej. No oczywiście. Zresztą pisałem o tym i nie widzę, robiąc album o Jurku, to znaczy z jurkowych zdjęć. I Lewczyński był z takiego pokolenia, pochodził z takich okoliczności przyrody, gdzie o kobietach mówiło się w określony sposób. No, inżynier był z niego pod tym względem. Lubił dużą pierś i lubił okazje różne, więc w ogóle nie widział nic niestosownego w tym, co wypisywał. Na czym polegał komentarz? To może trzeba powiedzieć. No, komentarz Jurek mianowicie, Jerzy Lewczyński, wielki polski fotograf, z wykształcenia, jako się rzekło, inżynier. Zamieszkały w Gliwicach. Dostał taką okazję do ręki, żeby zrobić album polskiej fotografii, całej, co mu się zamarzy. No i oczywiście ten album jest straszliwie skażony, ponieważ Lewczyński był osobliwym autorem. On, zanim ta metoda na dobre się przyjęła i w ogóle pomyślano o niej, posługiwał się zdjęciami znalezionymi, to znaczy to jest wiadomość z cyklu tych, które zmieniają zapisaną historię w fotografii. No, mieliśmy na ten temat długie dyskusje z Amerykanami, oni nie mogli uwierzyć, kiedy on używał właśnie znalezionych rzeczy. Co charakterystyczne, podobało mu się to, że te zdjęcia są w części erotyczne,
na pograniczu takiej miękkiej pornografii i wcale się z tym nie krył. Słowem, był trochę erotomanem. No i kiedy dostał tę okazję właśnie zrobienia albumu, to zamieścił te trzy zdjęcia, bardzo ważne. Na jednym prawie nic nie widać, tylko róg krematorium. Na jednym widać gonione kobiety, nagie, zamazane. No i na tym zdjęciu on się skupił na pięknie kobiet właśnie. Przykro, że tylko tyle myślenia mu tutaj się pojawiło w głowie. Trzecie to już były trupy, które ci ludzie wpuszczający, Żydzi, wpuszczający ludzi do krematorium, zamykający za nimi drzwi, wynoszący trupy, musieli spalić w rowach. No. To jest ten moment, kiedy moglibyśmy zadać pytania naszemu gościowi. Niewiele mamy czasu, bo za chwilę wyjeżdża, więc ostatnie pytania zapraszam do zadawania. Proszę, przyjmę każdy cios. Jestem gotów. Proszę? Z trudem. Detektywistyczna narracja wokół fotografii. I byłem świadkiem u siebie w mojej gminie, że nauczyciel wiejski, który prowadził kółko fotograficzne, zrobił 18 tysięcy negatywów. Kiedy wyprowadzał się z tej szkoły, dyrektor powiedział, żeby to spalić. Ale on to przygarnął i w tej chwili to zostało już utrwalone. I urządzono panu Janu Czarneckiemu, wiejskiemu nauczycielowi, wystawę, na której ten bogaty zbiór był reprezentowany. A pamiętam, kiedy Nowa Wieś, która miała wtedy około 300 tysięcy nakładu, ale oceniano, że milion ludzi czyta, ogłosiła razem z miesięcznikiem Fotografia konkurs na fotografię chłopską, to przyszło tylko 6 tysięcy zdjęć. To ta jego kolekcja wyłoniła się nagle. Mhm. Bardzo tam ciekawe zdjęcia mogą być dla IPN-u, prawda, i dla innych czynników, które śledzą dzieje PRL-u. Bardzo wiele jest zdjęć właśnie z różnych takich uroczystości perelowskich. Tak, no właśnie ostatnie lata to są zdjęcia, to są lata kolekcji znalezionych. Nie zdjęć, kolekcji wielkich. Twoja, Weroniko, ale są oczywiście i inne. Ta wspaniała kolekcja z Lublina, znaleziona w kominie, zdjęcia wykonane przez żydowskiego fotografa, głównie zdjęcia przedstawiające Żydów, ale Polacy, ci biedniejsi, też do niego chodzili. On nie miał atelier. Fotografował tam, gdzie było światło. Jest wspaniała kolekcja znalezionych zdjęć w Białymstoku. Zajmuje się tym Grzegorz Dąbrowski i od lat płucuje te negatywy, robi odbitki, wystawy, jeździ po obu stronach granicy, szukając innych zdjęć tego autora, tym razem już w odbitkach.
jest kolekcja Stefanii Gurdowej, którą fundacja, z którą kiedyś miałem styczność, ma w swoim posiadaniu i został wydany z niej album przygotowany przez Andrzeja Kramarza, który zbyt mało moim zdaniem sobie przypisał, bo te zdjęcia są często niezwykle ciekawe technicznie. Polega to na tym, że fotografka oszczędzając na materiale robiła dwa zdjęcia na jednym szklanym negatywie. I te zdjęcia często przedstawiają matkę i córkę, ojca i syna, braci i tak dalej, i tak dalej. Później były prowadzone badania na temat Gurdowej i innych fotografek. Teraz jest dużo badań poświęconych w ogóle kobietom, fotografkom. No i słusznie, bo zostały zapomniane, tak jakby był to zawód męski, kolejny, i tak jakby kobietom tu się nic nie należało. To zapraszam jeszcze, żeby zadać to ostatnie pytanie. A ja chcę się podzielić taką historią z czasów ostatnich wakacji, bo czytałam książkę, reportaż o Kanadzie, 27 śmierci Toma Obeda, nagłośniona sprawa tych szkół katolickich, czy prowadzonych przez Kościół katolicki w Kanadzie dla dzieci zabieranych mieszkańcom rdzennym, tak, oni to jeszcze inaczej to jest nazywane, inne słowo jest rdzennym. Oj, oni mają tak skomplikowaną nomenklaturę, tak, że my nie damy rady. I w momencie, kiedy to czytałam, dostałam wezwanie, to jest historia między Szczecinem a Krakowem, wezwanie do masy spadkowej fotograficznej, czyli do kolekcji zdjęć fotografa szczecińskiego, który był dziadkiem mojej krakowskiej stryjecznej, mojej krakowskiej koleżanki. Nazywał się Witold Chromiński. Był chyba w latach 70. dyrektorem bądź wicedyrektorem Stoczni Szczecińskiej. Potem chyba z tego w ogóle się wycofał, bo cały czas fotografował i to go bardziej pociągała ta pasja. Oczywiście fotografem, jak to w przypadku mężczyzn, głównie żeby fotografować piękne kobiety, a on był bardzo przystojny, miał wielkie powodzenie, miał mnóstwo modelek, tak jak nasi panowie ulubieni, Plewiński, Łagocki i tak dalej, czy Lewczyński, może mniej. W każdym razie oprócz tego wątku męsko-damskiego w jego archiwach była również architektura Szczecina oraz fotografia reportażowa podróżnicza, ponieważ on stał się fotografem Arkady Fidlera. I czytając tą książkę 27 śmierci Tomy Obeda, nagle wygrzebałam z tych pudeł zdjęcia, na których widzę tego fotografa, bo to nie on robił, i Fidlera, odwiedzających te szkoły katolickie, i widzę obok te dzieci, o których czytam, że były w większości ofiarami. Taki koincydens się zdarzył. Oczywiście zawiadomiłam tak zwane czynniki, że jest taka kolekcja, czyli MUFO krakowskie. Pojawiła się dyrektorowa, która postanowiła przydzielić jakieś osoby kompetentne, które odsieją, wyłonią wątki z tej kolekcji, najpierw ją zabierając do MUFO i porządkując. W każdym razie był taki fotograf, nie wiem, czy go znacie tu w Szczecinie, Chromiński, który był chyba, z tego co ja widziałam, najlepszy w zdjęciach,
których negatywów prawie nie robił odbitek, bo uważał, że to są prywatno-amatorskie jego strzały, a były to zdjęcia najmocniejsze. Między innymi te zdjęcia też, a propos niedźwiedzia, bardzo dużo zdjęć mężczyzn, między innymi jego samego, którzy polują na niedźwiedzia, zabijają niedźwiedzia, a potem razem pozują z tym już martwym niedźwiedziem. Czyli super męskie zabawy różne. Arkady Fidler też w tym uczestniczył. Może to zostanie opracowane i może się okaże, że będziecie mieć rzeczywiście no, wpisanego gdzieś fotografa szczecińskiego, chromińskiego, encyklopedycznie. Właśnie, a ponieważ my się posługujemy krakowskim slangiem, MUFO to Muzeum Fotografii w Krakowie, primowo to Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, jak dotąd jedyne Muzeum Fotografii w tym kraju, która fotografii nie ceniła, który sobie fotografii nie cenił. No i nawet pod względami cenzuralnymi, z jaką modne fotografom było łatwiej. W gruncie rzeczy mogli fotografować co chcą. I na to, tych swoich wystawkach, na które chodzili oni sami, ich koledzy i koleżanki, to też mogli sobie wystawiać i nikt im nie przeszkadzał. Nasze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę, wszystkim za wgląd w te fotografie i próbę zobaczenia. Dziękuję bardzo. A ja jestem wkurzony, że państwo siedzicie jak trusie i nic nie mówicie. To jest po prostu oburzające. Trzeba profesury tutaj przywiezionej, żeby się odzywała. Wiedział pan tyle mocnych rzeczy i ważnych rzeczy, które musimy sobie w głowach poukładać. Spokojnie. Przyjdzie na was czas. No, dziękuję bardzo. Nie, no, spokojnie, wytrzymam.